jesteś pierwszym gościem, który pyta, jak bardzo skandalizujący ma być w czasie programu. Możesz sobie to wyregulować? Podobno skandal jest gwarancją klikalności i oglądalności. Podobno nadal tak. To nie było łatwe zadanie, ale postanowiliśmy wybrać 9 naszym zdaniem najciekawszych rozmów w cyklu Perla Age Stories. The best of. Mam nadzieję, że będziecie zachwyceni. Piszę kilometrowe książki, piszę kilometrowe posty, bo raz na jakiś czas coś mi tak wkurwi, albo po prostu poruszy mnie, albo mnie zachwyci i ja po prostu wtedy muszę się wypisać. Marzyłem o tym, żeby grać, żeby stać na scenie, żeby grać na gitarze, żeby dawać ludziom szczęście. Natomiast nigdy nie przypuszczałem, że ja będę mógł komponować utwory. W ogóle nie widać, że tobie lat dochodzi, prawda? Liczne operacje plastyczne, ratowanie się botoksem, transfuzje krwi. Publiczną osobą staję się, kiedy stoję na scenie. Wychodzę ze sceny, wsiadam w samochód, jadę do domu, jestem mężem, ojcem, wyprowadzam psa.